Chciałam zmienić swoją branżę, bo pracowałam jako nauczyciel, czyli praca była dość mało elastyczna, dość monotonna i powodowała bardzo dużo stresu, na który nie miałam tak naprawdę wpływu. Jako marketingowiec osiągnąłem już bardzo dużo, ale to z drugiej strony powodowało, że miałem wrażenie, że coraz mniej się uczę, coraz wolniej się rozwijam, dlatego postanowiłem coś zmienić. Wszystko nagle wywróciło się do góry nogami, ale z drugiej strony bardzo dużo wsparcia dostaliśmy od rodziny, od znajomych, od naszych wykładowców. Było bardzo trudno na początku, ale wszystko nagle zaczęło wpadać we własne miejsca. Kurs prowadzony po angielsku jest moim zdaniem bardzo dobrą decyzją, dlatego że jest to język, w którym łatwiej się uczyć. Będzie potrzebny ci w pracy, na co dzień, nawet w Polsce. Będzie ci potrzebny dlatego, że będziesz musiał czytać, doczytywać w języku właśnie Szekspira. Poza tym zawsze, prędzej czy później pojawi się perspektywa pracy w globalnym środowisku. Zdecydowaliśmy się na wyjazd za granicę, który był olbrzymią zmianą. Chociażby przyzwyczajenie się do tego, że dookoła słyszy się obcy język cały czas, było pewnym krokiem, który też musieliśmy wykonać. Mamy międzynarodowe środowisko w biurze. Oprócz nas są także Czesi, Łotysze, Węgrzy. No i z tego względu wszyscy razem porozumiewamy się po angielsku. Język angielski dla programisty jest bezwzględnie potrzebny i nawet jeżeli uczy się programować po polsku, to musi znać ten język chociaż w podstawowym zakresie, dlatego że dokumentacja, poradniki, najlepsze książki są w tym języku. Zdecydowanie kurs jest potrzebny, dlatego że można bardzo tanio, bardzo szybko i bardzo źle nauczyć się samodzielnie. I to nam właśnie dał kurs tą obowiązkowość. Systematyczność, tak. To jest filar, bez którego nie moglibyśmy zdobyć tej wiedzy. Programowanie najbardziej mi się podoba to, że tworzy. Że tworzy coś z niczego, że stajemy przed problemem, który można rozwiązać na 50 sposobów. Ciągłe uczenie się jest ciekawe w programowaniu, bo samo tworzenie, no była to jedna z motywacji też, dla których zdecydowaliśmy się na programowanie, żeby czuć efekt końcowy tego, co się robi na co dzień, a nie po prostu przychodzić do biurka, odsiedzieć 8 godzin, wychodzić i nie widzieć tego, co się stworzyło. To też jest fajne. Też jest fajne, że uczysz się z innymi ludźmi, że oni ci pomagają. Jest to bardzo fajna praca zespołowa. Mój pracodawca po, nie wiem, po 2 tygodniach czy po miesiącu, jak się dowiedział, że moja żona kończyła ten sam kurs, mówi, to może ją weźmiemy. No i pracujemy razem teraz. Na szczęście w innych zespołach. Tak. Dbają o nasz komfort psychiczny i nie pozwalają nam pracować razem.